Wielką sobotę w PKO BP Ekstraklasie kończymy w Szczecinie w 26. kolejce. Pogoń chcąca zbliżyć się do najlepszej trójki w tabeli gra z Krakowią, która chce odskoczyć od strefy spadkowej. Liczymy sekundy, bo to jest dokładnie 47. sekunda i Portowcy obejmują prowadzenie. Zaraz po wznowieniu gry fantastyczna akcja Kamila Grosickiego i to jego asysta, jego zasługa, a Fredrik Ulvestad przystawił nogę i pokonał Lukasa Chroszczot, który tym razem stanął w bramce Krakowi i puścił piłkę między nogami. 1-0, a dla Ulvestada to 6. trafienie w tym sezonie. Chwilę później po drugiej stronie boiska jest natychmiastowa odpowiedź. Olafsson dośrodkowuje, a Benjamin Kalman strzela gola numer 7 w tym sezonie i jest remis 1-1. Piorunujący początek meczu, zaledwie 3 minuty i już 2 gole. Ale to już 15. minuta spotkania. Jest z lewej strony znów Kamil Grosicki. Grosicki zewnętrzną częścią stopy i gol samobójczy Eneo Bitriego. Pogoń znów na prowadzeniu. Popatrzmy raz jeszcze, jak fantastycznie zrobił to reprezentant Polski i Eftymisa Kulurisa uprzedził Bitri, który jednak interweniował tak nieszczęśliwie, że piłka wpadła do siatki. W pierwszej połowie Pogoń ma przewagę i stwarza sobie więcej sytuacji podbramkowych. Kolejna akcja Portowców, znów Kamil Grosicki broni Chroszcza, jest Gorgon, nie ma gola i ta dobitka również nieskuteczna. Nic z tego nie wyszło, a więc wynikiem 2-1 kończy się pierwsza połowa tego starcia. Po przerwie jako pierwsi do ataku ruszają piłkarze gości. Benjamin Kalman, jest Koskonen, jest doskonała interwencja bramkarza Pogoni Valentina Kożokaru, który ratuje swoją drużynę przed tym, aby Krakowia doprowadziła do wyrównania. Uderzenie Artu Koskonena zatrzymane w świetnym stylu przez bramkarza gospodarzy. A to już 53. minuta i oczywiście Kamil Grosicki, Grosicki i Lukas Chroszczo tym razem nie daje się zaskoczyć. Fenomenalny mecz Grosika, który był zdecydowanie najgroźniejszym piłkarzem Pogoni Szczecin. Wędrychowski, to już 4 minuty do końca, Wahane Bichachcian, ależ zwód, ależ gol! Przepiękna akcja Wahana Bichachciana! Cudowny zwód i trafienie prawą nogą, 3-1, 5. gol reprezentanta Armenii. Popatrzmy raz jeszcze, bo naprawdę warto, ta akcja jest ozdobą tego meczu. Pogoń świetnie zaczęła to spotkanie i w znakomitym stylu kończy ten mecz, pieczętując zdobycie 3 punktów. Pogoń Szczecin pokonuje Krakowie 3-1. Dzięki temu Portowcy są na 4. miejscu w tabeli. W Ekstraklasie teraz dzień przerwy. Czas na Wielką Niedzielę, na święta wielkanocne. A z 26. kolejką wracamy w lany poniedziałek. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.